się ledwo żyje. Ledwo się trzyma. A, jest. Dojadę do domu. Ale wytrzymało. A ja mówię, że nic się nie spierdzieliło. Jednak się spierdzieliło. Witam wszystkich. Mamy dzisiaj niedzielę. 13 września. I przewracam fasolę. Przewracam fasolę. Po wycięciu nie była ruszana i zobaczcie, z wierzchu przeschła, ale pod spodem nie. Tutaj jeszcze gdzieś nie wyrwana, ale nie wycięta, ale to gdzie nie wycięta, to nie wycięta. Nic z tym już nie zrobimy. Gdzie nie, gdzie jest w ziemi. O, tak jak na przykład tutaj. I ona jest tak jakby żywa. Jest jeszcze rosa. No już ta rosa troszeczkę schodzi. Straszna rosa była, więc nie przyjeżdżałem tu z samego rana. I muszę po prostu ją ruszyć, żeby schła. Wrzesień to nie jest najlepszy miesiąc, żeby to schło. Dlatego trzeba ruszyć. No tak jak tutaj. O, tutaj się jeszcze powyciąga jakieś chwasty. To przeschnie. I później w drugą stronę. Znaczy tak, mam plan, żeby to przerzucać. A później jeden ten wałek do drugiego. Do mucenia już zrobić. Zaraz wam pokażę tą przeróbkę. Przeróbka wygląda tak. Na szybkiego. Dałem tu jeszcze takie wzmocnienie, bo się gibała. Widzicie? Gibie się jeszcze. Ale gibie się o tu na tej rurze. I tutaj się tak skręca. Trzeba by jeszcze tą rurę wzmacniać. Mówię, że to jest najmocniejszy element tej zgrabiarki. No ale aby wytrzymało tam, niech się gibie, aby to wytrzymało. No i co? Przerobiłem ją po to, żeby właśnie to koło, żeby ta gwiazda zbierała wszystko przed tym kołem. Teraz jak się popatrzeć, no to jak jeszcze ciut, ale zbiera. Ale zbiera i tutaj za koło też ładnie wyrzuca. Jakby ciągnik był węższy, pewnie nie trzeba byłoby tego robić. Jakby był na 150 czy tam 160, to by pewnie nie trzeba było tego robić. Ja to przesunąłem. Niektórzy wiem, że tutaj troszeczkę gdzieś tam rozcinają i ją skręcają w tą stronę. Ale to też nie jest dobre rozwiązanie, bo ona będzie szła tak jakby no za mocno by taki spych się robił. A ona musi iść troszkę pod takim kątem, tak jak teraz. Dobra, zaraz zobaczycie jak to idzie. Tutaj teraz będzie źle widać tą stronę, ale w drugą stronę będzie lepiej widać. Pięć gwiazd to akurat pasuje na jeden siewnik, na jedną wycinarkę, można powiedzieć, na sześć rządków. O. Muszę na podnośniku sobie ją tam ustawiam delikatnie, znaczy na delikatnie unoszę, żeby mocno nie aby się tylko kręciły wszystkie gwiazdy, a żeby mocno w ziemi nie ryło. Nie wiem, czy będzie dobrze widać, bo jak wcześniej telefonem nagrałem, to no nie bardzo było dobrze widać, bo to pod słońce. O, w tą stronę tak wygląda. Jak gdzieś niedocięte, to niedocięte, to trudno. To co wycięte się zgrabi. O, i fajnie zrusza te akurat sześć rządków, to co było
wycinane. Wolno to schodzi, można by było szybciej, ale szybciej to więcej się może nałuskać. Oj, mijaczka zrobiłem. Z tyłu się oglądałem i tutaj już zostawiło kilka. O, ale widzicie, tutaj zbiera to koło. Ta gwiazda przed tym kołem wszystko zbiera. No i tutaj będzie dużo niedociętej. No przez te chwasty, nie? Tutaj te gniazda tego ostrożnia. No mówię, co się zgrabi, to się zgrabi. Jak się ją, znaczy zgrabi, ja chcę ją teraz przewrócić, można tak powiedzieć. No wtedy lepiej przeschnie, jak jest ruszona. Mam na wtorek kombajn zamówiony, jestem wpisany w kolejkę, ale nie wiem, czy to nie za wcześnie. Ale środa, czwartek, piątek mnie nie będzie, mam wyjazd. W czwartek już jakieś burze nadają. No ten sierpień był, kurde, końcówka sierpnia była taka mocno deszczowa i nam popsuło to robotę. Tutaj niedocięte, mijaczek zrobiony. Mamy godzinę za 20:12. No już się tutaj fasola sucha zaczyna robić. Zwolniłem teraz już. Wcześniej jeździłem dwójką na żółwiu, a teraz już zwolniłem nawet do czwórki. Do czwórki na zającu. I jeżdżę 5 na godzinę, żeby tam gdzieś mocno nie jej tutaj nie łuskało, nie muciło. Dużo mi nie zostało, największą część mam już zrobioną. Tutaj mi zostało, tam widać słupki. O, ta strona, tutaj jest krócej, bo tutaj jest dom. Tylko jeszcze te dwa przejazdy, albo tylko ten jeden, zaraz zobaczymy. Muszę jeździć tam szosą za domem. A później już będę tutaj sobie jeździł. O, tutaj będę miał jeszcze jeden przejazd, ale tutaj wcześniej był ogród. Ogród czy ziemniaki. No i tutaj się bujna ta fasola zrobiła mocno i tutaj mi mocno zapychało. Jakoś tam przyjechałem. Zobaczcie, jak to kupami leży. Tutaj mocno się zszyła ta fasola. Ostatni przejazd. No, już skończyłem, 4,5 hektara zajęło mi 4 godziny. Ale zobaczcie, tutaj od drzew zielenina. Tutaj to nie doschnie. Tu jest za grubo też, zielono. Ale to już jest, za mocno się sypie ta fasola, jutro jeszcze pewnie z rana po odmiedzy poprzerzucam tu jakimiś widełkami, ale ogólnie wszystkie druty są całe. Tutaj się trochę zawija.
ostrożeń. Też. O, łańcuszek się zerwał. A nie. Nie, myślałem. Czyli ogólnie wszystko wytrzymało. Co mnie cieszy. A niektórych pewnie zmartwi, bo każdy mówił, że to że to gówno, że lepiej było kupić używane, ale używane są tylko na 4 gwiazdy, a mi trzeba na 5. No to zaraz ktoś pisze, no to dospawać. No tak, ale jak dospawam jeszcze jedną, to nie będzie wyważone. To już jest tak zrobione, że jest wyważone. I mniej więcej widzicie, trzyma się to jakoś. Tutaj wszystko też wytrzymało. Tu jeszcze tą rurę jakby wzmocnił, bo ono tutaj pracuje. Ale ogólnie dało radę. Dało radę. Dobra, ze zgrabiania to by było tyle. I dzisiaj niedziela, trzeba iść odpoczywać. Trzymajcie się, na razie, cześć. Czy wy widzicie to, co ja? Druga gwiazda. Nie widzicie. Nie wierzę. Ledwo żyje. Ledwo się trzyma. A, jeszcze. Dojadę do domu. Ale wytrzymało. A ja mówię, że nic się nie spierdzieliło. Jednak się spierdzieliło. Thank you.